Jako samorząd stanęliśmy w bardzo niewdzięcznej roli, dlatego że jako wykonawcy, a nie pomysłodawcy tych zmian, musieliśmy rzeczywiście w ciągu tych 3 miesięcy zaproponować rozwiązania, które będą optymalne dla wszystkich. Ale to jest tak ładnie brzmi w teorii. Praktyka oczywiście pokazuje, że tak naprawdę interesy różnych grup, różnych szkół czasami są wzajemnie sprzeczne. To, co było dla nas największym wyzwaniem, to znaleźć pomysł dla 44 gimnazjów, które do tej pory funkcjonowały w naszym mieście. Musieliśmy szukać rozwiązań, które będą korzystne nie tylko dla tych nauczycieli, dla tej kadry, która tworzy dane gimnazjum obecnie, ale również, żeby nie wpływało to też negatywnie na istniejące dzisiaj szkoły licealne czy na przykład techniczne. Mieliśmy w sumie i tak dosyć niewielką liczbę napięć w porównaniu do innych miast, no ale wydaje się, że końcowo znaleźliśmy takie dosyć w miarę sensowne konsensusy, które uspokoiły trochę atmosferę, aczkolwiek mam świadomość, że życie i praktyka niektóre rzeczy zrewiduje w ciągu najbliższych 2 lat. Zresztą dając też szansę niektórym scenariuszom, w przypadku niektórych szkół też zapowiedzieliśmy, że to jest szansa na 2 lata, bo nie ma do końca 100% pewności, czy te zmiany sprawdzą się w życiu. Na pewno oczywiście to, co dla nas było ważne, to było minimalizowanie tych wszystkich strat, które przynosi reforma. To, co sobie założyliśmy na początku jako rzecz najważniejszą, to jest to, żeby dzieci, które rozpoczęły naukę w danym budynku, w gimnazjum, mogły ją skończyć. I to jest coś, co w Poznaniu udało się osiągnąć, z czego się, można powiedzieć, cieszę, choć to jest taka radość połowiczna, bo wolałbym tych zmian nie wprowadzać, gdyby nie ta reforma, ale nie wszystkie miasta i nie wszystkie samorządy w Polsce taki komfort miały. Myśmy bardzo na to zwracali uwagę. To, co jest na pewno wyzwaniem i też konsekwencją reformy oświaty, to jest rok 2019, kiedy pójdą 2 roczniki do poznańskich szkół średnich. Jesteśmy na to przygotowani. Miejsc starczy dla mieszkańców, dla dzieci mieszkających w Poznaniu i młodzieży poznańskiej. To jest czysta matematyka. Jeśli w nauczaniu podstawowym i gimnazjalnym było 9 poziomów, a będzie w tej chwili 8, to siłą rzeczy dla tych nauczycieli, którzy uczyli w szkole podstawowej czy gimnazjum, tych miejsc zabraknie. A z kolei dodatkowe klasy w liceach oznaczają tylko tyle, że nauczyciele szkół licealnych będą w pierwszej kolejności zatrudniać tych nauczycieli, którzy już u nich pracowali. Prognozujemy, bo w tej chwili oczywiście to są tylko prognozy, aczkolwiek myślę, że pierwsze takie wstępne informacje pojawią się w okolicach czerwca, jesieni tego roku, że około do 20% nauczycieli uczących dzisiaj w poznańskich gimnazjach, a jest ich około 1200, może utracić w wyniku tych zmian swoją pracę. To, o czym należy powiedzieć, to jest zupełny brak wsparcia finansowego dla zmian, które są prowadzone w tej chwili przez samorządy ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej. Samo przywrócenie wieku szkolnego, czyli cofnięcie wieku z 6 na 7 lat, to był koszt w ubiegłym roku tylko 13 milionów złotych, które oczywiście nie zostały pokryte przez polskie państwo, tylko musieliśmy sami te pieniądze wyłożyć. Te pieniądze oczywiście i te wydatki są kontynuowane w roku bieżącym, natomiast likwidacja gimnazjów oznacza dla nas kolejne miliony złotych. W tej chwili szacujemy, że ten koszt będzie na poziomie co najmniej 15 do 20 milionów złotych. Tym bardziej, co jeszcze jest w tym wszystkim negatywne, to fakt, że kilkanaście dni temu nie tylko miasto Poznań, ale też inne samorządy o statusie miast na prawach powiatu otrzymały informację, że została obcięta, zmniejszona subwencja na szkolnictwo właśnie ponadgimnazjalne jeszcze w tej chwili. To jest ubytek w kasie miasta o 14 milionów złotych. Nikt nam tych pieniędzy nie podarował. Uważam, że to jest bardzo nie w porządku, że nie ma specjalnych, dedykowanych funduszy właśnie dla gmin, dla miast w związku z prowadzoną reformą. Miasto Poznań będzie w znacznym stopniu bardziej przyglądało się do tego, aby do szkół trafiały dzieci z obwodów. Ewentualnie te dzieci, które są z Poznania, mogły trafiać do szkół poza swoim obwodem. Natomiast w razie braku porozumienia z ościennymi gminami, powiatem poznańskim i innymi powiatami, będziemy z większą ostrożnością przyjmować osoby spoza Poznania. Właściwie nie będziemy ich w ogóle przyjmować, jeśli nie będzie porozumienia z daną gminą czy powiatem, dlatego że koszty, które są związane z reformą oświaty, jak i również obcięcie niedawno subwencji, co nastąpiło, powodują, że miasto Poznań musi szukać racjonalnych
cięć oszczędności w wydatkach oświatowych, oczywiście nie kosztem dziecka i ucznia w poznańskiej szkole, jak i również rozwoju nauczycieli, czy też inwestycji, które prowadzimy, ale także na pewno musimy skupić się jednak na tych wydatkach administracyjnych i na tym, żeby nie było takiej sytuacji, jaka jest obecnie, że miasto Poznań dopłaca do edukacji osób spoza Poznania blisko 30 milionów złotych. Na to się nie godzimy i oczekujemy partnerskiej rozmowy właśnie też z innymi gminami, która spowoduje, że będą solidarnie partycypować w tych kosztach. Oczywiście jesteśmy w Poznaniu i ktoś powie, poradzicie sobie, bo Poznań sobie nie raz radził w historii, tylko rzecz nie na tym polega, tak? Bo to jest kwestia też zwykłej takiej uczciwości, tym bardziej, że jednocześnie nikt nas nie zwalnia z innych zadań. I powstaje pytanie, czy to jest taka trochę celowa próba pokazywania, że samorząd sobie nie radzi i tylko władze centralne są tymi jedynymi, które są w stanie rozwiązać wszystkie problemy, bolączki mieszkańców, czy to jest po prostu zwykły brak wiedzy i brak doświadczenia w zarządzaniu państwem.